początku, Adam Pietra, za chwileczkę to wszystko będę wam mówił. Jeszcze raz Paweł Trela, Adam Pietras, Adam Jarkiewicz. Za chwilę tutaj podjadą, oni się teraz ustawiają odpowiednio, jeśli chodzi o klasyfikację Pro i Pro 2. Pro 2 prowadzi w tej chwili Paweł Trela, to jest ten Opel GT z przodu z czarnymi felgami, zresztą z tyłu też jest z takimi charakterystycznymi jeszcze dodatkowymi malowaniami zielonymi. Po lewej stronie Adam Pietras, Adam Jarkiewicz, tam ekipa Macha, Łukasz Maliszewski, Bartosz Pełcha, później Bartek Ostałowski, to jest ten kierowca, który kieruje tylko i wyłącznie przy użyciu nóg. Samochód stracił ręce w wypadku motocyklowym. Kamil Lorenz, później Losta, BMW 30, Marcin Gałat, Batman, również tam się pojawił. Dzięki, wielkie brawa. Paweł Trela oczywiście, wielokrotny mistrz Polski. Adam Pietras, Adam Jarkiewicz, ekipa z Łodzi. Łukasz Kaliszek, Bartosz Pełka, Bartek Ostałowski. Jeszcze powieszamy troszeczkę do przodu. Kamil Lorenz, drifting, to jest zawodnik, który w klasie Pro 2 zdobył najlepsze miejsce, jeśli chodzi o klasę Pro 2, o kwalifikacje. Karol Sztut, były auto Borkosia, tutaj naprawdę piękniejsi, to ten młody człowiek w okularach. Artur Pawlonka, również bliziutkie pary, bardzo ładnie, rewelacyjnie Artur Pawlonka do białe E46. Zobaczcie, to wysiadło kilka osób, ale jeszcze są mechanicy, gdzie nie gdzie siedzi jeszcze jakaś ekipa, tutaj gdzieś jest. O, Bartek Stolarski na przykład, utalentowany i tytułowany zawodnik sceny polskiego i światowego już driftingu, stroi właśnie Oresta Michalczuka, zresztą razem w kinie jeszcze. Słuchajcie, bądźcie przygotowani, niespodzianka, rzucamy do was te prezenty, nie boli, tak jak powiedziałem, nie boli, ale pamiątka na pewno fajna. Tu widzę, pani tak samotnie wygląda, czy do mnie doleci. Pewnie, że doleci. Dlaczego mam tutaj nie rzucić? To dla tej pani było tutaj w okularach przyciemniających. Jest pamiątka, jest również zabezpieczenie. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Słuchajcie, oni tak sobie tutaj stanęli. Chcecie przyjść tutaj? To chodźcie. Chodźcie, naprawdę jest, zobaczcie, nie dość, że mega foty można sobie porobić przy tych wszystkich samochodach, to jeszcze zobaczycie to, że tak powiem, jak to pracuje, jak to za chwilę będą odjeżdżać panowie stąd. Naprawdę mega zdjęcia, jak chcecie, to zapraszamy.